Witajcie moi drodzy, w najbliższej prezentacji będzie Peugeot 5008, który do mnie przyjechał. Samochód z 2018 roku, silnik 1.6 HDI o mocy 120 koni mechanicznych. Wszyscy wiedzą, że jest to jeden z najbardziej pancernych diesli wszechczasów, można powiedzieć. Ośmiozaworowy, czterocylindrowy, bezawaryjny, spalanie średnie tego samochodu około 5 litrów na 100 km. Wszyscy, którzy posiadają ten samochód, powiedzą Wam, że na trasie przy prędkości 140 km na godzinę można spalić nieco ponad 4 litry na 100 km, więc jednostka bardzo, bardzo ekonomiczna. Ten egzemplarz bezwypadkowy, samochód piękny, bez żadnej najmniejszej ryski. Pokażę Wam wszystko w szczegółowej prezentacji. Peugeot 5008 to samochód naprawdę wszechstronny i wielozadaniowy. Połączenie SUV-a, crossovera i vana. 7-osobowe wnętrze, 780 litrów bagażnika. Samochód naprawdę nowoczesny. No i ten egzemplarz zdecydowanie zaspokoi oczekiwania wszelkich detalistów, wszystkich ludzi, którzy oczekują zadbania po samochodzie i pełnej bezwypadkowości. Nowoczesne wnętrze, ale łatwe do przyzwyczajenia, co bardzo ważne, jest tutaj naprawdę bardzo wygodnie, można się dopasować idealnie do tego samochodu. Oczywiście nowoczesne wyposażenie, widzimy licznik LCD, który także możemy sobie spersonalizować, zmienić na przykład widok mapy. Mamy oczywiście Apple CarPlay, mamy kamerę cofania, no jest po prostu wszystko, czego możemy oczekiwać po samochodzie spełniającym dzisiejsze standardy, szanowni Państwo, więc na pewno niczego Wam tu nie zabraknie. Jakość też bardzo wysoka tego samochodu. Ogólnie to auto, które zbiera pozytywne opinie. Zobaczcie sobie w internecie, kto nie miał z tym styczności z tym autem, to będzie mógł sobie właśnie zerknąć, jak bardzo ludzie go sobie chwalą za silnik, za pancerność, za ekonomię, za dynamikę, bo też jest to dość dynamiczny silnik. On ma 300 Nm momentu obrotowego, więc całkiem sporo. Także do zobaczenia na placu podczas mojej szczegółowej prezentacji tego Peugeot 5008, który wyjechał na drogę w 2018 roku.